uczestnikami rajdu katyńskiego spotkali się uczniowie szkoły podstawowej i okoliczni mieszkańcy w Nowym Radzikowie koło Czerwińska. 19 listopada był wyjątkowo zimnym dniem. Jednak zainteresowanych spotkaniem było tak wielu, że nie mogli się pomieścić w holu szkoły, gdzie podejmowano gości. Mottem spotkania był Katyń i Polacy na Kresach – doświadczenia z rajdu katyńskiego. Przed szkołą, wokół obelisku poświęconego pułkownikowi Bolesławowi Jakubiakowi, powstał symboliczny katyński cmentarz. Pułkownik Bolesław Jakubiak był rodowitym radzikowianinem. Był dodatkowo nauczycielem, gdyż w 1911 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Ursynowie i otrzymał dyplom nauczyciela szkół dwuklasowych, więc tym bardziej jest nam do niego blisko. Ponadto był odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, otrzymał również Order Virtuti Militari, więc był bardzo znamienitym oficerem łączności Wojska Polskiego. Był jeńcem obozu w Kozielsku, został stracony w Katyniu w 1940 roku. Spotkanie oficjalnie rozpoczęło się od złożenia kwiatów przy symbolicznym pomniku pułkownika Jakubiaka. Zaproszeni uczestnicy rajdu katyńskiego podkreślali, że na widok motocyklistów z Polski mieszkańcy Kresów reagują wyjątkowo emocjonalnie. Ludzie na Kresach witają nas bardzo serdecznie. Są szczęśliwi, że do nich Polska przyjechała. Jeżeli my jedziemy, jeżeli jedzie 50-70 motocykli, to jedzie kolumna, która ma 2-3 km długości. Tego nie sposób nie zauważyć. To widzą nie tylko Polacy, ale widzą i Ukraińcy, Rosjanie, Litwini. Widzą, że ta społeczność polska, kresowa żyje, że nas wita jak wita, chlebem, solą, pieśniami, modlitwą. Są to przeżycia niesamowite. Są społeczności polskie, które kultywują polską tradycję. Takie miejscowości jak Bar, Żytomierz, one od 250 lat nie były w Polsce, a ciągle tam są Polacy, którzy pięknie mówią po polsku, pamiętają o tradycji polskiej, kultywują wiarę. Zaproszeni goście, mieszkańcy wsi, rodzice uczniów, byli nauczyciele i wiele innych osób obejrzało program artystyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów szkoły. Było bardzo podniośle. Dzieci deklamowały wiersze, śpiewały patriotyczne pieśni. Widownia słuchała w skupieniu i ze wzruszeniem. Na zakończenie dzieci zaprezentowały układ taneczny zatytułowany Biało-Czerwona. Przy taktach muzyki wykazały się nie lada umiejętnościami, animując z użyciem barw narodowych flagi wspaniałe i godne przedstawienie, które wzbudziło entuzjazm widowni. Po spektaklu odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi, którzy wcześniej podzielili się z nami następującą refleksją. Mi się wydawało, że Polska nie ma Kresów, że te Kresy zostały zniszczone, ludzie byli wypędzeni, wymordowani. Okazało się, nie, te Kresy są i żyją. Są okaleczone, ale są. I ci Polacy, co tam są, to są najwięksi patrioci, którzy, tak jak tu brat powiedział, od 200 lat nie mają swojej ojczyzny, a są Polakami. To jest w ogóle niesamowite.